Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam garść informacji dotyczących istniejących, budowanych i planowanych dróg w województwie podlaskim. W poprzednich filmach z tej serii omówiłem województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie. Województwo podlaskie, podobnie jak warmińsko-mazurskie, nie posiada i raczej nie będzie nigdy miało na swoim terenie ani jednego kilometra autostrady, chyba że w Polsce zmienią się przepisy i dwujezdniowe drogi ekspresowe zostaną przemianowane na autostrady. Na terenie województwa są za to dwie drogi ekspresowe. Pierwsza z nich to droga ekspresowa S8, która prowadzi od strony Warszawy i obecnie kończy się po zachodniej stronie Białegostoku. Jej długość na terenie województwa to 76 km. Druga i jak na razie ostatnia istniejąca droga ekspresowa to S61, czyli Via Baltica. Trasa łączy Ostrów Mazowiecką przez Łomżę, Ełk i Suwałki z Budziskiem, na granicy z Litwą. W województwie podlaskim ma długość 129 km. Trasa w okolicy Łomży nie ma na razie ciągłości, ale o tym w dalszej części. Przechodzimy do dróg będących w budowie. Obecnie na terenie województwa podlaskiego trwają intensywne prace w kilku miejscach. W budowie są obwodnice Suchowoli oraz Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8 pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. Mają one długość odpowiednio 15 oraz 4,2 km i będą omijać te miejscowości po stronie wschodniej. Inwestycje realizowane są w przekroju jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, jednak wiadukty budowane są z rezerwą pod dwie jezdnie. Czy kiedykolwiek zostanie tutaj dobudowana druga jezdnia? Tego na razie nie wiadomo, ale powiem o tym w dalszej części filmu. Obwodnice powinny zostać otwarte w 2025 roku, a oba kontrakty realizuje Budimex. W budowie jest kilka odcinków drogi ekspresowej S19. Pierwszy z nich od granicy z Białorusią w Kuźnicy do węzła Sokółka Północ, długości 16 km, realizuje POR. Trasa powinna zostać otwarta do końca tego roku. Droga zacznie się na granicy z Białorusią, następnie z racji zabudowy oraz konieczności przejścia nad linią kolejową nr 6 i 57 będzie miała dość nietypowy przebieg. Na zachód od Kuźnicy będzie węzeł drogowy Kuźnica. Trasa skończy się po północno-wschodniej stronie Sokółki, gdzie do czasu wybudowania kolejnego odcinka od strony Białegostoku będzie konieczność zjechania do DK19 po łączniku. W ramach inwestycji powstaną też parkingi po obu stronach trasy. Po Pławce po stronie północno-zachodniej oraz Wojnowce po stronie wschodniej. Będą to parkingi kategorii pierwszej z zapewnieniem rezerwy terenowej dla kategorii drugiej. Na parkingu wyjazdowym z kraju funkcjonować będzie ogromny parking, gdzie będzie funkcjonował system buforowania pojazdów ciężarowych i osobowych. Przewidziano tutaj ponad 800 stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych, 40 dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym, 210 stanowisk dla aut osobowych oraz 10 dla autobusów, umożliwiając oczekiwanie na odprawę graniczną. Z racji, że w Kuźnicy od dłuższego czasu przejście graniczne jest zamknięte, to trasa po otwarciu będzie można powiedzieć drogą lokalną. Obecnie po DK19 nie jeździ żaden tranzyt, a Kuźnica to małe miasto, więc sytuacja będzie co najmniej dziwna. Jak długo tak będzie? Tego na ten moment nie wie nikt. Następnie podpisana została umowa na projekt i budowę S19 z Czarnej Białostockiej do węzła Białystok Północ długości 12,3 km. Kontrakt realizuje UniBEP, a droga powinna zostać otwarta do końca 2027 roku. Na odcinku 4,6 km z Wasilkowa do węzła Białystok Północ będzie to dobudowa drugiej jezdni wzdłuż istniejącej DK19. Kolejny realizowany odcinek to zachodnie przedmieście Białegostoku. Trwa budowa fragmentu od wsi Krynice przy DK65 przez Dobrzyniewo do węzła Białystok Zachód długości 10 km. Kontrakt realizuje POR wraz z UniBEP. Na węźle Dobrzyniewo, który nie jest realizowany w tym kontrakcie, tylko będzie w ramach odcinka od węzła Dobrzyniewo do węzła Białystok Północ, nastąpi rozdzielenie dróg S16 i S19. To, że takie numery nie powinny tu być, powiem później, ale na razie omówię, gdzie która droga ma prowadzić. S19 będzie z tego węzła prowadziła na północny wschód w kierunku Sokółki i Kuźnicy, natomiast S16 na północny zachód w kierunku Knyszyna. W kierunku południowym S19 jest zbudowana właśnie do węzła Białystok Zachód. Omawiany fragment powinien być udostępniony do 2026 roku. Następnie podpisana została umowa na projekt i budowę S19 od wsi Ploski do wsi Haćki długości 9 km. Głównym wykonawcą pracy jest UniBEP. Ten fragment zostanie otwarty prawdopodobnie w 2027 roku. Jadąc dalej na południe, w budowie są cztery odcinki od wsi Haćki
przez Bielsk Podlaski, Boćki, Siemiatycze do okolic miejscowości Sarnaki, która znajduje się już w województwie mazowieckim. Łączna długość czterech odcinków to aż 62 km. Głównymi wykonawcami prac są Dimex, Strabag oraz Colin Insat. Po drodze będą węzły drogowe Bielsk Podlaski Północ, Bielsk Podlaski Zachód, Boćki, Siemiatycze Północ oraz Siemiatycze Południe. Po protestach mieszkańców wybudowany będzie jeszcze jeden węzeł Dziadkowice. Jest to miejscowość gminna, więc jak najbardziej jest on tutaj potrzebny. Z innych ważnych elementów, które zostaną wybudowane na tak długim odcinku, są dwa obwody utrzymania drogi w Bielsku Podlaskim oraz Siemiatyczach. Oprócz tego wybudowane zostaną dwie pary parkingów. Jedna w okolicy wsi Haćki, będą to parkingi kategorii pierwszej, czyli będzie tutaj parking i toaleta. Natomiast drugim miejscem, gdzie będzie para parkingów, to okolice wsi Leszczka na północ od Siemiatycz. Tutaj oprócz parkingów i toalet będzie również stacja paliw i restauracja. Największym obiektem na trasie będzie para mostów nad Bugiem. Najpierw będą estakady długości 135 metrów, następnie mosty długości 200 metrów oraz ponownie estakady długości 325 metrów. Most połączy województwo podlaskie z mazowieckim. Trasa skończy się 2 km na północ od Sarnak. Z racji, że urodziłem się w Siemiatyczach, to temat bardzo mnie prywatnie interesuje. Do rodzinnego miasta jeżdżę 2-3 razy w roku, więc za jakiś czas wrzucę Wam coś z zbudowanego odcinka, jak będę na miejscu. Drugą budowaną drogą ekspresową jest fragment S61 koło Łomży. W tym roku zostanie oddany do ruchu ostatni fragment od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno długości 13 km. Kontrakt realizuje Intercor. W ramach inwestycji budowany jest niesamowity obiekt nad Narwią. Polecam obejrzeć cały ten film, link w prawym górnym rogu. W tym roku zostanie oddana do ruchu jedna jezdnia mostu, natomiast w przyszłym całość. Będzie to ogromna zmiana w tej części kraju, jeśli chodzi o potoki ruchu. Auta ciężarowe zaczną jeździć już właśnie obwodnicą Łomży, co znacznie skróci czas na linii Budzisko-Warszawa. W ramach budowy dróg ekspresowych S19 i S61 budowane są również nowe fragmenty dróg krajowych. W Bielsku Podlaskim budowany jest nowy przebieg DK66. Droga połączy S19 z byłą DK19 i dalej z obecnym przebiegiem DK66 na wschód od miasta. Druga budowana droga krajowa to całkowicie nowy przebieg DK64 po północno-wschodniej stronie Łomży. Po otwarciu tego fragmentu DK64 oraz S61, a także niedawno DK63, z Łomży całkowicie zostanie wyeliminowany tranzyt. Przechodzimy do dróg planowanych. Jednak zanim zacznę o nich mówić, muszę nadmienić dwa słowa o numeracji planowanych dróg. Jest ona w województwie podlaskim wykonana nieprawidłowo i nielogicznie. Dawno temu, czyli w latach 80. XX wieku, przez Białystok przechodziła droga numer 18 z Warszawy do Kuźnicy oraz droga numer 19 z Budziska przez Suwałki, Białystok do Lublina i Rzeszowa. Następnie po reformie oznakowania drogę numer 18 zastąpiono drogą numer 8 od strony Warszawy i Wrocławia, co akurat było dobrą decyzją, ale w Białymstoku zmieniono jej dalszy przebieg. DK8 została poprowadzona na północ do Augustowa pod DK19, a DK19 została poprowadzona do Kuźnicy. Miało to sens z jednego względu. Tranzyt nie mógł jeździć przez Łomżę, więc przebiegiem drogi numer 8 chciano jak gdyby wskazać, którędy mają jeździć ciężarówki. Należy tu zaznaczyć, że po drodze S8 i DK8 poprowadzona jest międzynarodowa trasa E67. Jednak w momencie otwarcia całej S61, co nastąpi w tym roku, trasa E67 zostanie poprowadzona drogą S61 z Ostrowi Mazowieckiej do Budziska. Znaki na S61 zresztą już o tym informują. Nikt jadący tranzytem z Warszawy do Budziska nie będzie już jeździć przez Białystok. A więc trasa S8, która obecnie kończy się w Białymstoku, powinna podobnie, jak to było kiedyś, iść dalej na północny wschód do Kuźnicy. Natomiast droga S19 powinna zaczynać się wspólnie z S61 w Budzisku i przez Białystok prowadzić dalej na południe w stronę Lublina. Dodatkowo o trasie północ-południe, czyli z Budziska przez Białystok, Lublin i Rzeszów do Barwinka, mówi się jako o drodze Via Carpatia, o której mówiłem więcej w dedykowanym filmie, który widzicie w prawym górnym rogu. Jest to planowana międzynarodowa trasa, która docelowo ma połączyć Litwę z Grecją. Tak więc logiczne jest, że trasa na północ Białegostoku nawet nie powinna, tylko musi mieć numer S19, a nie S16. A najlepiej byłoby, gdyby cała Via Carpatia otrzymała numer S9 jako zdecydowanie ważniejszy
dla całości sieci ciąg drogowy niż obecna droga numer 9 Radom Rzeszów. Numer S16 z racji tego, że jest parzysty, powinien być nadawany traktom w relacji wschód-zachód, a nie północ-południe. Tyle o numeracji. Przechodząc do dróg planowanych, zacznijmy od S19, której przebieg jest znany. Oprócz omówionych wyżej odcinków będących już w budowie, trwają przetargi na kolejne odcinki. Pierwszy z nich dotyczy fragmentu od węzła Sokółka Północ do Czarnej Białostockiej długości 24 km. Bliżej Białegostoku trwa przetarg na odcinek od węzła Białystok Północ na połączeniu S19 z obecną DK8 do węzła Dobrzyniewo, gdzie S19 spotka się z S16. Pierwotnie węzeł ten miał być zwykłą koniczyną, jednak plany zostały zmienione i węzeł będzie wyglądał tak. Świetna decyzja. Następnie od węzła Białystok Zachód do wsi Ploski koło rzeki Narew trwa analiza nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, aby przygotować ocenę, czy wpływa ona na dokumentację projektową załączoną do wniosku o ZRID. Na tym odcinku byli już wybrani wykonawcy, jednak prace nie rozpoczęły się z powodu błędnie przygotowanej dokumentacji do pierwszej decyzji środowiskowej. Obecnie trwa analiza dokumentów. Od S19 na węźle Białystok Południe w stronę północno-wschodnią planowany jest nowy przebieg DK65 w stronę Bobrownik. DK65 na wschód od Białegostoku to typowa trasa tranzytowa. Jest to bardzo podobny przypadek jak S19 z Sokółki do Kuźnicy. W Bobrownikach od pewnego czasu zamknięte jest przejście graniczne i nie wiadomo, jak długo to potrwa. Nowa droga będzie miała 12 km długości i ominie Białystok od południowego wschodu. I teraz przechodzimy do części najtrudniejszej, a więc do drogi na północ od Białegostoku. Planowana jest trasa, która połączy Białystok z drogą S61. W okolicach Białegostoku na pewno zacznie się ona fragmentem prowadzącym do Knyszyna i na ten niebudzący kontrowersji odcinek został już ogłoszony przetarg. Jednak gdzie ta trasa włączy się w S61, tego na ten moment nie wiadomo. Brane są pod uwagę dwa główne warianty. Jeden to wariant mniej więcej po śladzie obecnej DK8 z Augustowa do Białegostoku. Trasa zaczynałaby się na węźle Raczki i dochodziłaby do Augustowa. Następnie szłaby albo po istniejącej DK8, albo tuż obok. Budowane obwodnice Białobrzegów, Sztabina i Suchowoli będą posiadały rezerwę obiektów inżynieryjnych pod drugą jezdnią. Natomiast na odcinku Raczki-Augustów, gdzie istnieje bezkolizyjna jednojezdniowa DK8, decyzja o dobudowaniu drugiej jezdni wiązałaby się niestety z koniecznością wyburzenia zbudowanych raptem 10 lat temu przejść dla zwierząt i budowy nowych obiektów. W okolicy Korycina trasa odbijałaby na południowy zachód, żeby dojść do Knyszyna. Drugi wariant połączenia S61 z Białymstokiem wygląda następująco. Pomiędzy Szczuczynem a Ełkiem wybudowany już jest węzeł drogowy we wsi Guty. Od niego planowana trasa dochodziłaby w okolice Grajewa i dalej mniej więcej śladem dzisiejszej DK65 przez Mońki doszłaby do Knyszyna. Do niedawna można było usłyszeć, że będą realizowane oba te ciągi drogowe w standardzie drogi ekspresowej, ale tak na pewno się nie stanie. Nie ma tutaj uzasadnienia do istnienia dwóch równoległych dróg ekspresowych. W dodatku wszystkie analizy dotyczące wpływu inwestycji na środowisko były jak dotąd prowadzone pod założeniem budowy albo jednego, albo drugiego przebiegu, więc realizacja dwóch dróg w oparciu o tę dokumentację zwyczajnie nie byłaby możliwa. Jednak który wariant zostanie wybrany, tego nie wiadomo. Oba warianty przecinają Biebrzański Park Narodowy i tutaj sprawa się bardzo komplikuje. W przypadku wybrania wariantu po DK65 trasa dodatkowo musiałaby przechodzić w okolicy Twierdzy Osowiec. Jednak do wybudowania trasy przez Osowiec potrzeba o wiele mniej nakładów. Pomiędzy węzłem Guty a Knyszynem jest około 58 km, natomiast z węzła Raczki do Knyszyna jest około 90 km, czyli różnica wynosi ponad 30 km. Dodatkowo po oddaniu w tym roku trasy S61 ruch na obecnej DK8 znacznie spadnie, a ruch tranzytowy spadnie drastycznie. Poza tym uważam, że powinniśmy, budując nowe drogi, patrzeć w pierwszej kolejności na potrzeby naszego kraju, a nie innych. Droga w tym śladzie połączy zarówno Białystok z Olsztynem i dalej z Gdańskiem, jak również Białystok z Suwałkami i dalej z krajami nadbałtyckimi. Natomiast jeśli nowa droga miałaby prowadzić przez Suchowolę, to ci jadący z Białegostoku do Olsztyna musieliby albo bardzo nadkładać drogi, żeby pojechać drogami ekspresowymi, lub z Ełku do Knyszyna wybrać DK65. Na razie to wszystko jednak jest trochę wróżeniem z fusów i tak jak wspomniałem, nie wiadomo, który wariant zostanie wybrany. Jak już będzie bliżej wybrania konkretnego wariantu, to Was o tym poinformuję. Uważam, że jeśli nie uda się uzyskać kompromisu w sprawie przebiegu drogi w okolicy Osowca, to można tu zastosować rozwiązanie znane na przykład ze Szwajcarii. Cała autostrada numer 2 ma dwa pasy ruchu, a w miejscu tunelu Gotarda jest przekrój jednojezdniowy. W przypadku Osowca nie mam na myśli budowy tunelu, tylko
Przeprowadzenie drogi w przekroju jednej jezdni o dwóch pasach ruchu. Zrobiłem na szybko wizualizację, jak w przyszłości może wyglądać mniej więcej trasa z Olsztyna i Suwałk do Białegostoku po zrealizowaniu wariantu drogi ekspresowej po DK65 przez Mońki lub po DK8 przez Suchowalu. Co można powiedzieć? Każdy z nich nie wygląda za dobrze. Dróg nie można budować takimi wywijasami, a tak niestety będzie. Bardzo źle się stało, że droga S61 pomiędzy Szczuczynem a Ełkiem nie została wybudowana bliżej Grajewa. Wtedy wyglądałoby to zupełnie inaczej. Przebiegu drogi S61 już nie naprawimy, dlatego teraz trzeba znaleźć najlepsze wyjście z tej sytuacji. Jeżeli wybrany zostanie wariant przez Osowiec, a uważam, że większość faktów przemawia za tym wariantem, to należałoby się zastanowić nad wybudowaniem łącznika od S61 do S16, omijającego Ełk od południowego zachodu. Łącznik zaczynałby się w okolicy parkingu Niekrasy przy S61, a kończył na planowanej S16 w okolicy wsi Ruska Wieś. Łącznik taki wyprostowałby przedziwny przebieg trasy z Olsztyna do Białegostoku po S16. Miałby on długość około 9 km, a przekrój 2 plus 1 w zupełności by tutaj wystarczył. Z kolei wariant prowadzenia ekspresówki przez Sztabin moim zdaniem jest gorszym rozwiązaniem. Gdyby jednak okazało się, że na przykład z powodów przyrodniczych jest to jedyne możliwe rozwiązanie, to nie można jak dotąd z góry zakładać, że początkiem takiej drogi muszą być raczki. Należałoby również przeanalizować możliwość rozpoczęcia jej bardziej na zachód. Wtedy relacja Olsztyn-Białystok nie byłaby aż tak mocno poszkodowana, podczas gdy jazda z Olsztyna i Gdańska do Białegostoku przez raczki jest zupełnie bezsensowna. Nie trzeba byłoby też burzyć obiektów na istniejącej bezkolizyjnej DK8 raczki Augustów, która nadal przenosiłaby ruch w kierunku północnym. Koszt budowy takiego łącznika nie byłby zapewne znacząco większy niż koszt budowy w miejscu istniejącej DK8, właściwie od zera nowej Eski. Oczywiście bez dokładnych obliczeń nie możemy być tego pewni, jednak ten przebieg powinien zostać przynajmniej poddany analizom, tak aby dało się w merytoryczny sposób ocenić, czy byłby on ekonomicznie i ruchowo lepszy czy gorszy od aktualnie rozpatrywanych możliwości. Obwodnice. Planowana jest budowa obwodnicy Zamrowa w ciągu DK63 i DK66. Na etapie ZOPI rozważane były trzy warianty przebiegu. Dwa po stronie zachodniej, które zaczynają się na węźle Zambrów-Zachód i jeden po stronie wschodniej od węzła Zambrów-Wschód. Warianty biegnące od zachodniego węzła kończą się na DK66, zaś warianty od wschodniego węzła kończą się na DK63. W lutym 2024 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Augustowa w ciągu DK16. Do realizacji wskazany został wariant drugi, niebieski, przebiegający między miastem a jeziorem Sajno. Wariant ten krytykowany jest przez mieszkańców, a burmistrz zapowiedział nie wydanie decyzji środowiskowej dla drogi w tym wariancie. Mieszkańcy, jak i burmistrz popierają budowę drogi w wariancie trzecim z dala od miasta. W każdym wariancie obwodnica ma zaczynać się na wschód od miasta, a kończyć się rondem na DK8. Na wypadek budowy S16 przez Augustów, rondo to ma być zaprojektowane w sposób umożliwiający przekształcenie go w element węzła typu WB. Na wschód od obwodnicy Augustowa planowana jest modernizacja DK16 do granicy z Litwą w Ogrodnikach. Od siebie dodam, że przebieg drogi planowany przez mieszkańców w mojej opinii jest dość dziwny i prowadzi zbyt daleko od Augustowa. Obawiam się, że taką obwodnicą mało kto by jeździł. Po otwarciu ofert przetargu na projekt i budowę jest obwodnica Białobrzegów w ciągu DK8. Nowy przebieg ominie wieś od zachodu. W ramach obwodnicy planowana jest ponad kilometrowa estakada nad kanałem augustowskim. Nie wybrano jeszcze oferty, natomiast najniższą złożył Strabag, 182 miliony złotych. Po podpisaniu umowy na realizację zadania wykonawca będzie miał 39 miesięcy. Obwodnica ma mieć jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu o parametrach umożliwiających potencjalne wykorzystanie jej jako jezdni drogi ekspresowej. Dziękuję za uwagę. Film pomogli mi zrobić Krzysztof Kleiner, Patrako Wiatrako oraz Daniel Radomski, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.